Badania pokazują, że potrzebny jest duet. Ty byłabyś od informacji, a Robin od rozrywki. Możesz powtórzyć? Wszyscy pójdziemy na dno. Nie byłem przekonany, ale Mark sprawiał wrażenie pewnego swoich racji. Muszę sprzedać dom przy Carnon. Lokatorzy nie chcą się wyprowadzić, a od miesięcy nie płacą czynszu. Łatwo ci mówić. Masz tu brata, jesteś w swoim kraju. A ja nie mam nikogo. Chcę cię ochronić. Mówiłam, że będę lepsza. Nie chciałem cię zawstydzić. Dołączysz do nas? Wracajmy. Na tym pięknie wyszłaś. Jesteś smutna? Odwieź mnie. Napaliłem się, a ty chcesz iść? Puść mnie. Śpiwór, tenisówki, żadnych kosmetyków. Cieszysz się, że Gwen zaproponowała ci wyjazd? Będziesz ostrożna? Tato, nie rozbijemy namiotu w ogrodzie. Napisz mi w SMS-ie, gdzie jesteście. Gwen często tam jeździ z koleżanką. Robię to, co każdy ojciec zrobiłby na moim miejscu. Spójrz na mnie. Widzę, że coś jest nie tak. Dobrze cię znam. Nie jest tak, jak myślisz. Nie chodzi o mamę ani o Argentynę. Chodzi o faceta. O faceta? Ale to już skończone. Zmieńmy temat. Przyjemna? Tak. Czy Alba spotykała się w Cargo z jakimś chłopakiem? Tak. Jednym z tych, którzy co wieczór mają inną. Co to za chłopak? Facet. Ma 28 lat. Żartujesz? Nie. Próbowałem ją powstrzymać, ale wiesz, jaka jest. Czym on się zajmuje? To fotograf. Dziś robi reportaż, jutro fotografuje dziewczynę na plaży. Przyleciał z Buenos Aires. Wiesz, jak się nazywa? Salcedo. Greg Salcedo. Ścieżki życia. Posłuchałam cię, Żużu. Przyszłam. Byłam odważna. Mam w brzuchu 100-kilogramowy kamień. Nie wkurzajcie mnie. Zadzwonię za 5 minut. Co się stało? Trochę się uniosłam. Chloe, program ma być na jutro gotowy. Robimy generalną próbę. W poniedziałek wchodzimy na antenę. Co? W Paryżu myślą, że audycja to mówienie do mikrofonu. W zależności od tego, jak wyjdzie próba, Paryż zaakceptuje ją albo nie. Nie dopracowaliśmy tematyki. Będziecie improwizować. Wyjdzie byle jak. Chcesz do nich zadzwonić? Są głusi na argumenty. Rusz się i zrób ten program tak, jak trzeba. Masz swoje klucze. Wyprowadziliśmy się. Oddaj kaucję. Muszę przeprowadzić oględziny. To chyba jakiś żart.
Oskarża mnie pan. Muszę zatrzymać kaucję, żeby opłacić adwokata. Możesz jeszcze dostać w mordę. Ja w sposób poważny prezentuję wiadomości i tematy społeczne. Ty sarkastycznym tonem mówisz o kulturze. Dobrze, szefowo? Chcę pokazać charakter programu, ale bez wulgarności. Cynizm i wulgarność trudno kontrolować improwizując. Tylko ja będę improwizować. Masz dzień na zredagowanie tekstu. Gdyby dano nam kilka tygodni, teraz to niemożliwe. Jeśli wolno, zacznę od tematów związanych z promieniowaniem UV, potem 2-3 telefony słuchaczy, po nich przedstawisz nowinki ze świata celebrytów. Ale zostawię ci chwilę na końcu, ale w ciągu pierwszych 20 minut skupię się na aktualnościach. Dobrze. Co chciałeś powiedzieć? Nic, damy radę. Miło się z tobą pracuje. Nagrałem jej 4 wiadomości, ale nie oddzwoniła. Wyznają sobie tajemnice. Jeszcze zadzwoni. Boisz się, że wyjechała z tym chłopakiem? Nie. Miała flirt z podrywaczem, ale to już skończone. To dojrzały facet. Nie ma 50 lat. Poza tym Alba jest poważna jak na swój wiek. Louise, pożycz bratu czerpak. Co ty wygadujesz? Nie twierdzę, że zrobi nie wiadomo co. Mówię tylko, że to nic poważnego. Że dziewczynę bałamuci 28-letni mężczyzna? Chcę sprawdzić, czy może oczarować prawdziwego mężczyznę. Ale zgadzam się, że ten argentyński podrywacz jest trochę niepokojący. Alba nie ma broni, żeby stawić mu czoło. Na pewno się obroni, jeśli będzie chciał nakłonić ją do czegoś, na co nie ma ochoty. Ma ognisty temperament. Fakt. Miała już chłopaka? W swoim wieku. Z takich rzeczy zwierzałaby się pewnie mamie. Nie mam dobrego podejścia do dziewczyny w jej wieku. O chłopakach może pogadać z przyjaciółkami. Ja i Chloe nie zwierzałyśmy się rodzicom. Chcesz się dowiedzieć, do czego między nimi doszło? Chcę się upewnić, że do niczego nie doszło i że więcej się z nim nie zobaczy. Gdybyśmy miały z Chloe takich ojców, nigdy byśmy cię nie poznały. Długo jeszcze będziemy iść? Godzinę. Dziś zaśniesz jak dziecko. Nie sądzę. Chodzi ci po głowie Greg? Między innymi. Lecą na ciebie wszyscy faceci. Najpierw zwracają uwagę na ciebie. Frank i Luca interesują się tylko tobą. Pilnują mnie. Robisz na nich wrażenie. Na Luca się nie. A chciałabyś? Oszalałaś? Coraz bardziej się ode mnie oddala, dlatego się zastanawiam. Między nami nic nie ma. Wiem, kiedy się podobam facetowi. Nie możesz być pewna. Szczerze mówiąc, w ogóle mnie nie interesuje. Nie jest w moim typie. Uspokoiłam cię? Tak. Więc jest problem z Gregiem? Tak. Czytałeś ranne depesze? Grupa studentów mieszka nielegalnie w willi do wynajęcia. Jednego z nich muszę mieć jutro w programie. Zaczekaj. Cześć, mamo. Dobry wieczór, kochanie. Zanotuję. Chwileczkę. Mów, Robin. Tak.
Dobrze. Odzwonię za 5 minut. Co słychać? Dobry wieczór, kochanie. Muszę z tobą porozmawiać. Nie mogę, mam strasznie dużo pracy. Zawsze tak mówisz. Akurat. Ojciec pracuje. Nie pojechałabyś ze mną do Set? Powiedziałam ci, że nie mam nawet 5 minut. Może się czegoś napijemy? Jutro. Pożyczysz mi samochód, żebym mogła pojechać do Set? Potrzebny mi jutro rano. Wracając, zaparkuję przed twoją bramą, a kluczyki wrzucę do skrzynki na listy. Możemy się tak umówić. Świetnie. Dasz mi kluczyki? Proszę. Dziękuję, kochanie. Jutro rano? Tak. Obiecujesz? Tak. Całuję cię. Cholera, mamo, nie zostawiłaś mi kluczyków. Spóźnię się. Mam dziś premierową audycję. Bardzo ci dziękuję. Nie idźcie na ten film, chyba że szukacie przytulnego miejsca na siestę. Wybuchy śmiechu na pewno nie będą was budzić. Oddaję głos Chloe, której budzik tak się przejął dzisiejszą premierową audycją, że nie zadzwonił. Dzień dobry, Chloe. Dziękuję, Robin. Dziś porozmawiamy o promieniowaniu UV i o skórze. Poparzenia, przebarwienia. Ryzyko jest poważne, a skutki często nieodwracalne. Jak się chronić? Doktor... Właśnie. Słucham? Zawsze świetnie pani wygląda, ma pani idealną cerę. Chroni się pani przed promieniowaniem UV? Nie wiem, czy to zainteresuje słuchaczy. O swoich doświadczeniach chce nam opowiedzieć Mireille. Dzień dobry, Mireille. Dzień dobry. Mireille, jak to się... Jak w pani przypadku... Jak odczuwa pani skutki... Comment ressentez-vous les effets? Maman? Mamo? Maman, c'est toi? To ty? Attends, miałaś do mnie nie dzwonić w dniu premiery. Nie jestem pańską matką. Wstydzisz się mnie? Nie. Chciałabym mieć takiego syna. Jest pan bardzo zabawny. Miło mi. Co zrobisz dziś na lunch? Tak, Chloe, wciąż mieszkam u mamy. Nie każdy zarabia tyle, co pani. Ciągle nie odbiera. Mogę zobaczyć, co mu napisałaś? Obiecaj, że nie będziesz się śmiać. Wysłałaś mu 4 SMS-y? Nie pisz więcej. Co mam robić? To znów ojciec. Gdy spotkasz Grega, zachowuj się, jakby nic się nie stało. Na pewno podejdzie pogadać. Pomyśli, że go prowokuje. Wtedy był wkurzony. Podobasz mu się. Będzie chciał zaciągnąć mnie do łóżka. Nie możesz mu grzecznie odmówić? Bierzesz pigułki? Nie chcę o tym gadać. Nigdy tego nie robiłaś? Nie. Chciałabym, żeby on był pierwszy. To musi być coś poważnego. Z mojej strony to jest coś poważnego. W takim razie zainteresujemy się bliżej tym Gregiem. Zrobiłeś ze mnie idiotkę. Żartujesz? Co chwilę mi przerywałeś. Wyszło z tego jedno wielkie gówno. Robiłem, co mogłem. Zadrwiłeś sobie ze mnie.
Zacząłem audycję sam i trzymałem się swojej stylistyki. 10 razy dawałam ci znaki, żebyś się zamknął. 10 razy. Jak można być tak nieuczciwym? Dobrze wiesz, co zrobiłeś. Wypadasz z programu. Idealna rzecz na przebudzenie. Było świetnie. Chloe, nie ma mowy o spóźnianiu się. Szefostwo zatwierdziło audycję. Możecie sobie uścisnąć ręce. Brawo, Chloe. Do widzenia, Chloe. Nagrałem ci mnóstwo wiadomości. Napisałam, gdzie jestem. Dzwoniłem w innej sprawie. Nie chcę o tym rozmawiać. To Argentyńczyk. Frank jest zazdrosny. Ten facet przyleciał niedawno z Buenos Aires. Ufam mu. Uważasz, że nikt nas nie szuka? Straciłaś pamięć? Chciałabym. Daj mi jego numer. Usunęłam go, gdy się pokłóciliśmy. Podaj mi numer. Sam sprawdź. Obiecaj, że się z nim nie zobaczysz. Obiecuję. Cześć, Simon. Jest Justin? Pojechała z dziećmi do miasta. Jak wam poszło? To będzie piekło. Musisz się napić kawy. Nie, dzięki. Jak stosunki z szefem? Ten kretyn nic nie rozumie. Obrzydził mi facetów. Musisz mnie jakoś znieść. Ty jesteś inny. Wyjątkowy. Wzór idealnego faceta. Może wymyślono cię po to, żeby wkurzyć innych? Chyba Jan jest prototypem faceta, o jakim wszystkie marzycie. Za długo go znam. Czarujący, inteligentny, kawaler, dobry ojciec. Dzięki szefowi odechciało mi się facetów na jedną noc. Ciekawe. Silna sztuka. Nie komplementuj go przy mnie, bo ci coś zrobię. Musisz nam go przedstawić. Bonjour, monsieur. Alors, c'est vous qui avez... Dzień dobry, to pan zamknął usta pannie Chloe Valette? Zapnij się. Chylę czoło. Zawsze będzie pan mile widziany w naszym domu. Nie jesteś gotowy na spotkanie z nim. Następnym razem musimy jechać na konie. Znam świetne miejsce. Super, zadziwiasz mnie. Zaczęłyście się dogadywać? Co robiłyście pod namiotem? Wymieniałyśmy się preparatami na komary. W tym czasie mnie wsypałeś. Twój ojciec strasznie się martwił. Nie gniewam się. Tato, co tu robisz? A jak myślisz? Nie jestem dzieckiem. Dobrze, już wracam. Odwiozę ją. Nie powinnaś mieć do ojca pretensji. Nie mówmy o tym. Paru dziewczynom z baru przydałby się taki ojciec. Kocha cię. Wiem. Film czy serial? Film czy serial? Co wolisz? Dlaczego się uśmiechasz? Koleżanka zrobiła mi dowcip. Mogę się z tobą pośmiać? To nie dla facetów. Jesteś? Pokłóciłem się z Albą. U mnie wszystko się wali. Poproszę mojito. O co się pokłóciliście? Wydaje mi się, że ją atakuję, choć chcę ją chronić. Jeśli będziecie potrzebować, powie ci. Wiesz coś o upartych córkach? Dziękuję. Przestańmy rozmawiać o Albie.
Jeszcze jedno mojito dla pana. Nie. Znów będziesz opowiadać o pracy. Moje życie stanęło na głowie. Kiedyś alkohol poprawiał mi nastrój, teraz nawet nie mam na niego ochoty. Masz ochotę na coś innego. Nie bądź jak Simon. Nie chcę wychodzić za mąż. Uważaj. Na co? Mówiąc w ten sposób, możesz złapać męża. Idiota. Poważnie. To byłoby dla ciebie najlepsze. Moje życie z Lucią było cudowne. Pozwól komuś na dobre zagościć w twoim życiu, to sama zobaczysz. Co wieczór, przed zaśnięciem, pocałunek w szyję. Nie chciałabyś tak? Niepotrzebna mi kula u nogi. Tobie chyba tego brakuje. Jestem o ciebie spokojna. Facet idealny nie będzie długo sam. Poważnie? Tak. Masz wszystko. Nie pijesz, dziś wyjątkowo. Nie bierzesz narkotyków. Nie uganiasz się za 20-latkami, a to dziś częste u facetów. Nareszcie przejrzałaś na oczy. Wersja polska na zlecenie telewizji AXN, SDI Media Polska. Tekst Iwona Szota. Czytał Jarek Łukomski. Ma 28 lat. Żartujesz? Nie. Próbowałem ją powstrzymać, ale wiesz, jaka jest. Czym on się zajmuje? To fotograf. Dziś robi reportaż, jutro fotografuje dziewczyny na plaży. Przyleciał z Buenos Aires. Wiesz, jak się nazywa? Greg Salcedo. Ścieżki życia. Posłuchałam cię, Żużu. Przyszłam. Byłam odważna. Mam w brzuchu 100-kilogramowy kamień. Tam jeździ z koleżanką. Robię to, co każdy ojciec zrobiłby na moim miejscu. Spójrz na mnie. Widzę, że coś jest nie tak. Dobrze cię znam. Nie jest tak, jak myślisz. Nie chodzi o mamę ani o Argentynę. Chodzi o faceta. O faceta? Ale to już skończone. Zmieńmy temat. Przyjemna? Tak. Czy Alba spotykała się w Cargo z jakimś chłopakiem? Tak. Jednym z tych, którzy co wieczór mają inną. Co to za chłopak? Facet. Ma 28 lat. Żartujesz? Nie. Próbowałem ją powstrzymać, ale wiesz, jaka jest. Czym on się zajmuje? To fotograf. Dziś robi reportaż, jutro fotografuje dziewczyny na plaży.
Przyleciał z Buenos Aires. Wiesz, jak się nazywa? Salcedo. Greg Salcedo. Greg Salcedo. Nagrałem ci mnóstwo wiadomości. Napisałam, gdzie jestem. Dzwoniłem w innej sprawie. Nie chcę o tym rozmawiać. To Argentyńczyk. Frank jest zazdrosny. Ten facet przyleciał niedawno z Buenos Aires. Ufam mu. Uważasz, że nikt nas nie szuka? Straciłaś pamięć? Chciałabym. Daj mi jego numer. Usunęłam go, gdy się pokłóciliśmy. Podaj mi numer. Sam sprawdź. Obiecaj, że się z nim nie zobaczysz. Obiecuję. Cześć, Simon. Jest Justine? Pojechała z dziećmi do miasta. Jak wam poszło? To będzie piekło. Musisz się napić kawy. Nie, dzięki. Jak stosunki z szefem? Ten kretyn nic nie rozumie. Obrzydził mi facetów. Musisz mnie jakoś znieść. Ty jesteś inny. Wyjątkowy. Wzór idealnego faceta. Może wymyślą. Dobrze. Odzwonię za 5 minut. Co słychać? Dobry wieczór, kochanie. Muszę z tobą porozmawiać. Nie mogę, mam strasznie dużo pracy. Zawsze tak mówisz. Akurat. Ojciec pracuje. Nie pojechałabyś ze mną do set? Powiedziałam ci, że nie mam nawet 5 minut. Może się czegoś napijemy? Jutro. Pożyczysz mi samochód, żebym mogła pojechać do set? Potrzebny mi jutro rano. Wracając, zaparkuję przed twoją bramą, a kluczyki wrzucę do skrzynki na listy. Możemy się tak umówić. Świetnie. Dasz mi kluczyki? Proszę. Dziękuję, kochanie. Jutro rano? Tak. Obiecujesz? Tak. Całuję cię. Cholera, mamo, nie zostawiłaś mi kluczyków. Spóźnię się. Mam dziś premierową audycję. Bardzo ci dziękuję. Nie idźcie na ten film. Jesteś? Pokłóciłem się z Albą. U mnie wszystko się wali. Poproszę mojito. O co się pokłóciliście? Wydaje mi się, że ją atakuję, choć chcę ją chronić. Jeśli będziecie potrzebować, powie ci. Wiesz coś o upartych córkach? Dziękuję. Przestańmy rozmawiać o Albie. Jeszcze jedno mojito dla pana. Nie. Znów będziesz opowiadać o pracy. Moje życie stanęło na głowie. Kiedyś alkohol poprawiał mi nastrój, teraz nawet nie mam na niego ochoty. Masz ochotę na coś innego. Nie bądź jak Simon. Nie chcę wychodzić za mąż. Uważaj. Na co? Mówiąc w ten sposób, możesz złapać męża. Idiota. Poważnie. To byłoby dla ciebie najlepsze. Moje życie z Lucią było cudowne. Pozwól komuś na dobre zagościć w twoim życiu, to sama zobaczysz. Co wieczór, przed zaśnięciem, pocałunek w szyję. Nie chciałabyś tak? Niepotrzebna mi kula u nogi. Zrobiłeś ze mnie idiotkę. Żartujesz? Co chwilę mi przerywałeś. Wyszło z tego jedno wielkie gówno. Robiłem, co mogłem. Zadrwiłeś sobie ze mnie.
Zacząłem audycję sam i trzymałem się swojej stylistyki. 10 razy dawałam ci znaki, żebyś się zamknął. 10 razy. Jak można być tak nieuczciwym? Dobrze wiesz, co zrobiłeś. Wypadasz z programu. Idealna rzecz na przebudzenie. Było świetnie. Chloe, nie ma mowy o spóźnianiu się. Szefostwo zatwierdziło audycję. Możecie sobie uścisnąć ręce. Brawo, Chloe. Do widzenia, Chloe. Nagrałem ci mnóstwo wiadomości. Napisałam, gdzie jestem. Dzwoniłem w innej sprawie. Nie chcę o tym rozmawiać. To Argentyńczyk. Frank jest zazdrosny. Ten facet przyleciał niedawno z Buenos Aires. Ufam mu. Uważasz, że nikt nas nie szuka? Straciłaś pamięć? Chciałabym. Daj mi jego numer. Usunęłam go, gdy się pokłóciliśmy. Podaj mi numer. Sam sprawdź.